Alitina i Izabel. A Gris nawet ładnie się popisuje tą Palutiną. I też potwierdzana jest jako bardzo dobra postać w turniejach za granicą. Jest jedną z ulubionych postaci pro graczy. No ale my nie jesteśmy za bardzo pro graczami, zobaczymy jak to tutaj wyjdzie. Też widzę trochę przycinanie. Ale wiesz, to nie z mojej winy. Zobaczę później, czy Switch czasem się nie przerzuci na Wiki bez powodu. Czasami tak to robi. Ale Klopsiak ma przewagę. Ale jak to mówię, to właśnie zrobił krab. No, nadal ma bardzo małą, ale jest przewaga. O, a, dobra, teraz już nie. Jeszcze Agwisko wyrzucił. Zdaje się trochę, że nie mogłem się trafić bez lagi. O, Dombi. Ładnie wykorzystałeś, że pociągnął Apeirem do... Izabel nie jest znana jako jakaś bardzo silna postać. Ostatnio Galeo na swoim tier liście stoją dosyć nisko. Ale tutaj Klopiak nam pokazuje, że te listy naprawdę większego znaczenia nie mają. To można skillem obrobić. A ten ulubiony up smash Agris na neutralny ledge get up. Okej. Ale to też może być od ich strony. Wiem, że Agris czasami ma nie najlepsze połączenia z innymi. Klopiakiem też się zdarzało trochę polagować. Minęły już prawie 2 minuty. Zresztą po jednym stoku na razie. Aż ta muzyka Darkona? Nie, to chyba jest po prostu Last Boss. Obydwaj na was. Lukasz w czacie życzy dobrze Agris i Rihanojowi też. O, trochę nieprzyjemny lag. Agris leciał nisko. Na szczęście lagi mnie nie przeszkodziły w wystaniu. O, side B nie trafione, ale... Agris cały czas próbował, ale ten side B zabije. Bardzo może trafić. Agris próbuje się utrzymać jak najdłużej na tym stoku, ale tutaj wędka zakończy. I doniczki jakiś tam damage robią, a to nawetka pomaga w tym. A gdzieś tylko to wykorzysta i spanczuje. O! Było na side B. Spaghetti od niej chyba, to chyba musi być lag. O, a Sandy wygrał. Down tilt! Zabijesz, lecz! Nice.
Taco Bell wins! Sorry, Kirbek, ale... Kupmy tu. Najpierw to. W każdym razie jest 1-0 dla Kropciaka. Zobaczmy, co tam razem będzie. Wyglądam to, że zmienia postać. Albo długo się zastanawia nad wyborem Stage'a. Razem Kropciak zaczyna z prowadzeniem. Wykorzystuję platformę, żeby rzucać daleko doniczkami. Ciężko mi ocenić, czy są lepsze, czy gorsze lagi. Myślę, że jest trochę lepiej. O, ładna proca w grab. Nie wiem, czy to jest true. Możliwe, że jest. A chociaż powinna się tam dać się rolnąć albo spotoczyć. O, one up till into upper. Tak, bro. O, tym razem się rolnął. Chłopciak bardzo dobrze się adjustuje do innych ludzi. Ten down jest prawie spajknął, ale trafił tylko balon, a Isabel już nie. Bardzo ciekawe setupy od Kropsiaka. Za bardzo z nim nikt nie grał. Poza pierwszym turniejem chyba, gdzie ja z nim grałem. Mieliśmy długi set Grand Finals. I przed Grand Finals. Więc nikt za bardzo nie ma za dużo doświadczenia na Isabel. Chyba, że ona nie jest też popularną postacią na online. To jest projectile heavy. Wymaga trochę kampienia i na pewno wymaga... jakby to powiedzieć, nie mówiąc tego w zły sposób.
międzyczasie, tutaj jak pisałem na czacie, Agraiz budował sobie nawet dobrą przewagę. Ale przyjemne jest to oglądanie, ta Izabel Flopsiaka. Bardzo dokładnie wykorzystuje hitboxy i tak dalej. O, ładnie. Fair, fair into that, tak? Up into upper. Nie ma za bardzo tego, co większość top tierów robi, jeżeli zdarzają jeden swój najlepszy cios. Liczą, że trafi i jak trafi, to coś z tego robią. Dalej. Flopsiak zaczyna sam tilta, z Feira. Stawia tego Lloyda w ziemi. No i tutaj kolejny stok dla Klopsiaka. Oj, proszę. Od razu wszedł i zabił. I mamy znowu last stock situation. Widzieliśmy wcześniej... generalnie takie sytuacje szły dla Klopsiaka, ale zobaczymy jak będzie teraz. Każda jedna sytuacja jest swoją odrębną, inną sytuacją. Więc najmniejsza, najdrobniejsza rzecz może zmienić wynik tutaj. A, mamy tylko 8% różnicy. 8,2%. Fireball poszerzy tę różnicę. Też to nie jest dużo. Widzieliśmy wcześniej Kirpka, co miał ponad 100% i jeszcze stok, i mi się podrobi. Oj, tutaj Smosh ledwo przeżył. Dotyka Blast Zone, ale prawie. Klopsiak. Ale hamował i wrócił i teraz nadal atakuje. Nadal jest niebezpieczeństwo dla Agraiz. A sumie taki grabisz może zabić. Wbrew pozorom, Izabel ma kill throw. Wędki. Wędka jest dziwną rzeczą. Naprawdę dziwną rzeczą. O! Rakieta! Dobry DI od Agraiz. Już prawie by to zabiło. Ale tutaj! O! Idzie 2-0 dla Klopsiaka. Bardzo ładnie.